Zajmuje się również naprawą oraz konserwacją organów. No i drodzy Państwo, jak ktoś kiedyś powiedział, koncert organowy bez utworu Jana Sebastiana Bacha to taki trochę koncert, trochę nie koncert. Oczywiście tak może był żartem, ale rzeczywiście muzyka wielkiego mistrza doby baroku jest częstym gościem koncertów organowych. Tak również dzisiaj się stało. Utwór, który pan Jakub Zawadzki rozpoczął dzisiejszy koncert, było to preludium i fuga Amor właśnie Jana Sebastiana Bacha. Przed nami teraz utwór niezwykle ciekawy i taki, rzekłbym, bardzo kolorowy, jeśli tak można powiedzieć, że muzyka ma te odcienie kolory, bardzo kolorowy, bardzo optymistyczny i myślę doskonale korespondujący z takim czasem jeszcze poświątecznym. Będzie to utwór Craiga Sarah Langa, kompozytora XX-wiecznego, zmarłego w 1971 roku. Tuba Tune w tonacji D-dur. Trumpet Tune czy Tuba Tune to są takie utwory, gdzie często jest głos solowy na wydzielonym manualu, najczęściej właśnie jakiś głos językowy, na przykład trąbka. Tu w organach nie mamy takiego głosu, ale zapewne tym głosem solowym będzie przepiękny głos grał w Quinta, czyli głos miksturowy z manualu pierwszego, manualu głównego, a w drugim manuale będzie będą głosy akompaniujące, no i oczywiście partii pedału. Tuba Tune w D-dur, w tonacji D-dur, Craiga Sarah Langa, przed Państwem Jakub Zawadzki. Thank you.
wykonywali, no i z naszym wykonawcą, panem Jakubem Zawadzkim. Pozwolę sobie w kilku zdaniach powiedzieć, czym jest w ogóle sztuka improwizacji, czym jest improwizacja organowa. Improwizacja to jedna z takich najstarszych form muzycznej ekspresji, znana już od starożytności. W sumie najpierw, zanim zaczęto pisać utwory, improwizowało się do nowego instrumentu i grało. Improwizacja, czy inaczej improwizator, to ktoś, kto jednocześnie jest wykonawcą i kompozytorem w tej samej, w samym momencie, w tej samej chwili. Po prostu tu i teraz jednocześnie utwór na poczekaniu, wcześniej niezapisany, niewymyślony. To od jego wielkiej wrażliwości, od jego też takiej muzycznej inteligencji zależy, jak ta improwizacja będzie wyglądała, jakim ona będzie z tyłu. No i choćby nie wiadomo, jak się stara, czy pan Jakub Zawadzki, czy inni improwizatorzy, to nigdy tak samo dwa razy danego utworu nie wykona. Dzisiaj kilka niespodzianek kolędowych, będą to trzy kolędy z improwizowanymi przygrywkami, oczywiście wykonaniem pana Jakuba Zawadzkiego. Tutaj wspólnie oczywiście włączymy się w tych kolęd, a na przedstępie pokażę.